Hej Wam, witam Was w tym przekazie, przesłaniu na grudzień. Wybierzcie sobie grupę, która najbardziej Was przyciąga, kartę, kamień. Zapewne wiecie, jakie są zasady tego, więc wybieramy sobie po prostu to, co najbardziej nas przyciągnęło. I jako pierwsza grupa jest tutaj biały kamień księżycowy, grupa druga chalkopiryt i grupa trzecia kamień słoneczny. Zastanówcie się chwilkę, bo jeśli nie potrzebujecie, no to przechodzimy dalej. I oto karty, które tutaj wypadły. Niesamowite jest to, że tak samo jak w przekazie na listopad, tak samo w przekazie na grudzień pojawiła się ta sama karta, czyli ta, która jest w grupie numer 3, czyli poinsencja. Być może, jeśli wybraliście tą samą kartę w przekazie na listopad, jakby ta energia wciąż u Was krąży. Nie bez powodu pewnie wypadła ta karta, być może ktoś musi usłyszeć ten przekaz. Ja sobie usunę te karty, zostawimy grupę tylko numer 1. No i oto przekaz dla grupy numer 1, czyli wszystkich tych, którzy wybrali biały kamień księżycowy. Mamy tutaj kardynałowie i jest to karta mówiąca o takim oddaniu, partnerstwie. Więc no, u Was w grudniu taka być może będzie energia, albo po prostu ta karta nawiązuje do tego, by na tym się skupić, czyli na takim partnerstwie, oddaniu, o tym, że jakby być może w tym grudniu pojawi się ktoś bardzo wartościowy, jakaś bardzo taka pozytywna relacja partnerska. Być może pojawi się partner, partnerka, ktoś, kto z kim będziecie mogli zbudować coś takiego poważnego, opartego na takich właśnie zdrowych wzorcach, takim partnerstwie, oddaniu się, lojalności, wierności, takiej właśnie wymianie, że co jedno daje, drugie też daje, takim wsparciu wzajemnym. Więc bardzo pozytywna karta dla Was na ten grudzień. Też właśnie mamy taki okres świąteczny, więc często ludzie właśnie w tym okresie jakby bardzo dużo sobie dają wsparcia, ciepła, takiej miłości, więc no przekaz dla Was na ten grudzień jest bardzo taki fajny, miły, no i oparty właśnie na tym partnerstwie. Takiej wymianie też. Pamiętajmy o tym, że często jest tak, że mamy do zaoferowania komuś coś, czego ta druga osoba nie ma i wzajemnie, więc na tym też się skupmy w tym grudniu, by po prostu dawać coś od siebie, wnosić jakąś wartość, albo też ktoś Wam będzie wnosił coś, czego na przykład Wam brakuje, tak? Więc no, takie partnerstwo, tak jak powiedziałam, nie? Wymiana, po prostu uzupełnianie się wzajemne. To tyle, grupa pierwsza, dziękuję Wam i do następnego razu, pa! Witam grupę drugą, która wybrała Chalkopiryt. No i przekaz dla Was na grudzień mamy tutaj kartę gwiazdy, czyli gwiazda, coś co świeci, coś co nas prowadzi. I taki przekaz jest dla Ciebie na grudzień, czyli gwiazda. Bądź swoją własną gwiazdą, spełniaj swoje własne życzenia, swoje marzenia, podążaj za swoimi gwiazdami, czyli takim wewnętrznym głosem, który Cię gdzieś prowadzi do Twoich wewnętrznych pragnień, do Twoich wewnętrznych marzeń, o czymś, czego marzysz, czego pragniesz. No to przekaz właśnie dla Ciebie na ten grudzień jest taki, by skupić się na tym, by wsłuchać się, by zauważać te gwiazdy, które świecą gdzieś w Tobie, albo też być może ktoś inny Ci oświeca Twoją drogę. No, gwiazdy nas prowadzą, świecą nam, więc taki przekaz jest dla Ciebie, by właśnie gdzieś może w jakiejś ciemności też zauważyć te swoje gwiazdy, czyli to, co gdzieś Cię wewnętrznie prowadzi, by do tego dążyć, by dążyć do tego spełnienia, bo gwiazdy to właśnie spełnienie marzeń, więc idźcie w kierunku spełniania swoich marzeń właśnie w grudniu. No, to by było na tyle, grupa druga. Dziękuję Wam i do następnego razu. Pa! No i witaj, grupa trzecia, która wybrała kamień słoneczny. No i tak jak wspomniałam na początku, jest to karta, która pojawiła się też miesiąc temu. Więc jeśli jesteś osobą, która też wybrała tą kartę miesiąc temu, albo po prostu, no może nie wybraliście tej karty, ale tym razem się pojawiła, więc przekaz dla Was jest taki, że no ta roślina, poinsencja, czyli ta piękna, która
nazywana gwiazdą betlejemską, która często wita na stołach, czy ogólnie właśnie jako dekoracje świąteczne, ta bardzo taka czerwona, piękna roślina. Ona nam mówi o tym, bo jest to roślina, która ona musi przebywać bardzo długo w kompletnej ciemności, żeby uzyskała właśnie taki czerwony kolor. I ta karta niesie ze sobą taki przekaz, by zobaczyć po prostu piękno w ciemności. Czyli jeśli przechodziliście jakiś ciężki okres, albo po prostu może w grudniu będziecie przechodzić, to zawsze zwracajcie uwagę na to, czego was to uczy, co wam to przynosi, i by zauważyć, że to niesie jakieś piękno, że te właśnie niezbyt przyjemne okresy, które w życiu się pojawiają, są z jakiegoś powodu i być może one pojawiają się po to, by przynieść nam jakieś piękno. Czasami musimy przejść przez ciemność, żeby wyjść na to światło. W ciemności być może dojrzewamy, więc okres jakiejś ciemności jest nam jak najbardziej potrzebny, by też zauważyć właśnie jakieś swoje cienie, ciemne strony, które można przerobić i po prostu jakby przemienić na te światło, żeby też właśnie pozwolić sobie, żeby te ciemne strony wyszły na światło dzienne i zamieniły się po prostu w piękno. No, to by było na tyle. Grupo trzecia, dziękuję wam i do następnego razu. Pa!